nie obudziłem się. Sobie jak nastawienie przed dzisiaj? No, do przodu. Rapam. A jak ma być? A powalczysz o sektor? No pewnie, że tak. Jak o sektor, kurwa? Walczymy o podium. Są szanse. I osianko. Osianko. To powodzonka. Dla osiołka. Co? Wszystko jedno, żeby przeciwnicy nie łapali. To zaczynamy. Witam Was ponownie po wczorajszych gorących zmaganiach. Dzisiaj walczymy w odwrotnej kolejności na stawach, więc losujemy staw znowu. Jeden, staw numer dwa. Wczoraj mieliśmy jedną Marysię, która nam wylosowała osobę pierwszą losującą. Żeby była kontynuacja, to meczku, chodź, zaczniemy to samo. Wszystkie wiedzą, bo wczoraj było to samo mówione, nie będę powtarzał, jakie są zaliczane ryby, co i jak. Każdy chyba wie, wylosuj osobę, od której zaczniemy. I jest to osoba numer startowy, numer 5, Sławomir Jakubiec. Tomeczku, zapraszam. Jakie ma staw dzisiaj? Wczoraj miał jedynkę, dzisiaj dwójka. Dzisiaj dwójka. Dzisiaj dwójka. Dwójka nie osobę i dwójka masz 29. Pamiętajcie, że na dwójce, żeby był przejazd, żeby nikt nie zablokował. Tak, drogi. Dokładnie. Środek mamy zawsze do przejazdu. Numer 2 startowy, Grzegorz Dobrzyński. Zawsze tak było. Wczoraj była jedynka. Tak. Dwójka. Ja się wcześniej pakuję, chciałbym wyjechać. Stanowisko numer 38. Następna osoba. Tam, gdzie ja się poprawię. Szybki! O, ty duży wybór. Trzy. Ostatni, osoba. Dyszka. Dlatego mówię. Następna osoba. 29, Fabian Telenga. Macie te numery przypisane w teamie? Takie, takie sobie ustaliliśmy. Takie sobie ustaliliśmy, to jest no, dzień moich urodzin. Aha, w ten sposób. Tak. A, w ten sposób, bo widzę, że każdy ma w sumie jakąś inną numerację. Tam tak, tak. Anita ma inną, Mariusz ma inną, z naszego teamu i Łukasz, nasz dentysta. Dentysta. Też. Aha. Też pozdrawiamy w takim pozdrawiamy razie. Łukasza. Trzymamy kciuki, Łukasz ale jedyneczkę trzepnął, jest okej. Okay. Dobra, czyli co, do pracy się bierzemy. Tak do jest. Do powodzonka. Dziękuję ślicznie. Tej osoby chyba przedstawiać nikomu nie musimy. Siema Patryku. Dzień dobry. Pierwsze pytanko, chciałbym Ci zadać. Jak zadowolony z losowania? Nie wiem, na tym zdjęciu jestem średnio szczęśliwy, że muszę łowić. Bo już łowię piąty raz i średnio się udaje. Raz mi się udało tylko połowić, a tak zawsze no, te ryby nie za duże, albo nie za dużo tych ryb było. Ale generalnie wczoraj było fajnie. Wczoraj ten zbiornik numer 2, odkułem się trochę. Chyba tam była dwójka sektorowa. No to całkiem fajnie. No i ostatnio poniosłem tam klęskę, bo łowiłem po przeciwległej stronie brzegu i miałem
zero. Skończyłem na zero, bo tam aerator był przesunięty i ta ryba była całkowicie drogo odciągnięta. No ale w tym roku 4 ryby, 2 mury, 2 karpie. Nie za duże, bo takie po 5-6 kilo, 5, ale zawsze te ryby, nie? A jak taktyka na jedyneczkę dzisiaj? O, że tak po cichu zdradzimy, pokażemy co nieco. Ciężki temat jest, powiem szczerze. Nie wiem, zobaczymy trochę kukurydzy. Spontanicznie, kombinowanie chyba, co? To próba ukucia, nie wiem, tych amurów może, zależy od pogody. Może jakiś karp się schyli. Wczoraj Łukasz Skrzypczak tutaj ładnie połowił na tym zbiorniku. On chyba na innym stanowisku w ogóle w sensie siedział, nie wiem, jedynka, to nie wiem gdzie to jest w ogóle. No ale w każdym razie ładnie połapał ryb. No i zobaczymy. Miejmy dobrą nadzieję, że tak się uda i nie będę o kiju. I pogoda też dopisuje, tego słońca na razie nie ma, więc duszno jest, ale jest szansa, że ta ryba będzie wyżej niż wyżej. Dokładnie. Dobra, to życzymy powodzenia. Nie, dziękuję za zobaczyska. Na razie, później będzie pelecikiem. Zobaczymy, może coś będzie z tego. Ile panie Tomaszu takich procek pan planuje rzucić? No, na razie przygotowane 2 pudełka kukurydzy i 3 kilo peletu. Karasio. Znajdujemy się aktualnie u prawdopodobnie zwycięzcy całego kapa. Proszę zobaczyć, jak profesjonalnie nawet rzuca. Nie, to już widać. Panie Tomaszu, jak nastawienie dzisiaj? Bardzo dobre, bardzo tak? Dobre. To już chyba formalność tylko. To już formalność, tak. Słabych zawodników mam w sektorze. To troszkę mnie martwi, bo zawsze lubię wygrywać z lepszymi. Ale trudno, nie? Ale wyniki tak myślę. Na wizji będzie łatanie. Ale mówię, no trudno, wygrywa się z każdym, kogo się ma w sektorze, więc. A tam widzę chłopaki nawet już rezygnują, chyba nie siedzą. No niektórzy już po prostu wiedzą. Piją piwo, bo to już po prostu nie ma sensu. Nie ma sensu. No dobrze, to w takim razie nawet nie życzę. Pokrótce. Nie życzę powodzenia, tylko zrobić swoje i tyle. Dobrze, dziękuję bardzo. Jesteśmy po pierwszym uchodzie zbiorników. Zapytaliśmy, jak nastawienie zawodników. Pogoda dzisiaj troszkę bardziej dopisuje niż wczoraj. Jest duszno, ale mamy chmurki, więc całe szczęście słońce nie praży. Fajnie jakby się utrzymało to jak najdłużej. No i zobaczymy, co czas pokaże. Za chwileczkę odpalimy drona. Polatamy nad zawodnikami. Zobaczymy, czy ryba gdzieś się grupuje. Ale oczywiście nikomu zdradzać tego nie będziemy. Pytanie, bo było tak, G19 M21, czyli rozumiem, że 15 to też do tego urodzenia? Tak jest. To wszystko jasne.
Dokładnie. Przygotowane wszystko i czekamy. I czekamy na branie. I na słońce. Nie, na słońce już nie. 5,27. Tak się łowi lemury. Masakrycznie. No, zjadało. To pierwsze chciałem podziękować właścicielce łowiska, pani Małgosi, że Gosia nam wyświetliła tak fajną wodę. Na środek ładnie. Panią Pszczołą taką zgrzeczkę, żeby woda w tej naszej tu ładnej rybaczówce. Dzięki bardzo. Więc dziękuję ci jeszcze raz wam za gościnę. A wam dziękuję za wytrwałość, że zostało aż was tyłu no do końca. Myślałem, że połowa mnie pojedzie jeszcze, kurczę, albo jeszcze nie. Trzeba mieć honor. Co mogę godność powiedzieć? Co to masz? No mów, co się chodź. Ja za chwilę przejdę, co ty się masz? No już ja się tylko wtrącę na minutkę. Tak. Ja bym chciał Marcinowi podziękować przede wszystkim za tak świetne zawody. Plus jakiś alkohol. Także dziękujemy. Piccolo z pompą. Ja bardzo dziękuję. Uścisk. Rurkę wczoraj wziąłeś na Piccolo. Go, brawo! Dnia ma uleszczy i mamy 20 miejsce. Waga 32,48. Liczyliśmy już po to wiadomo. Dwójka z trójką i tak dalej. To się łapał. Pełną listę będziecie mogli potem uzyskać na Facebooku, wrzucimy informację. 20 miejsce, 32,48, Michał Betlejewski. Brawo! Brawo, przepraszam, dziadku, porozbiór. Tomaszek ci wręczy nagrodę. Zostańcie do zdjęcia. Patrzcie, staniemy do zdjęcia. Sweet focia. Nie smyraj go. Gratulujemy. Michał, będzie na browary. 19 miejsce, waga 33,555. Robert Szymoniak. Robercie, zapraszam. Brawo! Znowu wołają. Zobacz, tego co chwilę wołają. Robert, a to później weźmiesz.
Tu do szkieł. O, ten ma więcej browarzy. Miejsce 18. Waga 34,670. Łukasz Górnicki. Rudy, zapraszamy. Troszkę miejsca. Ale no. Ale masz się na czym położyć. Tak, to, akurat na karty nie, na niedługo. Gratulacje. Miejsce 17. Waga 35,59 i sam se wręczy Tomasz Giełczyński. Cześć! Ja też mam pustą sopię, ale miałeś większą wagę. No, trzeba umieć łowić. No niestety, my się nie zaopaliśmy. Następne, waga 46,815, Krystian Pysz. Brawo, Krystian. Krajsza, piękna, a dzisiaj tu już będę wtedy. Tak to było. Tu jest do ciebie Palant Wagler. Powiedziałeś to ostatnio, więc będziesz się bawił. To zdjęcie tam. Ja. Super. Miejsce 14. A nie, przepraszam, 15. Waga 20,555, Michał Więczkowski. Bo miałeś co? Wczoraj to miałeś? Ile punktów? Trójkę. A dzisiaj? Trójkę. Dwójkę, miał 5 punktów. A tamto były 6-punktowe. Gościu, pierwszy jak ciśnienie podnosić. Ligać. 5-punktowe, potem 4-punktowe, 3-punktowe, i będzie koniec. Gratuluję. Wszystko będzie do wglądu. Oczywiście. Miejsce 14. Waga 33,445. Tomasz Wasiński. Brawo! Dzień dobry, brawo. Dzięki. Chodź tu z Tomeczkiem, sobie zrobimy zdjęcie. O! Tak jest! Czekaj, klisza, klisza! Jeszcze raz! Kod PIN, kod PUK. Dawaj kartę. Dzięki. Miejsce kolejne, 13. Waga 38,42. Jakub Czapiga. Brawo! Brawo, Kubu. Gratulacje. Ale chodź do powodu. Kurde. Człowiek. Mieścimy się. Mieścimy się w trójkę. Nie, to jak chcemy się wykrywać, to wiesz. Dobra. To jest na filety. No. Miejsce 12. Waga 40,805. Michał Filipia. Mirosław Filipiak. Brawo! Dobra, myślałem, że potem trzeba jeszcze raz zbiec do jedynce. Mówię, pójdź do. Starałem się. Dziękuję Tomkowi, tak? Ja Tomkowi przynajmniej dałem punkta. Miejsce 11, waga 53,16. Michał Gipki. Gratulacje, tu masz. Horizonixa, nie, Etosixa. Do zdjęcia. Tam. Mamy? Gratulacje. Dzięki. Miejsce 10, waga 59,33. Krzysztof Pawelec. Krzysiu, zapraszamy. Christopher! Wczoraj było pięknie, a dzisiaj troszkę. Krzysiu, z tyłu. Słuchajcie, mam oryginalne kartony do tego, kto chce. Są tu zamiocie zebrania dla was. Możecie to spakować z oryginalnym. Czekaj. No młody będzie miał na czym łowić, Krzysiu. Ładnie. Ja masz kartonik, jak chcesz spakować. Daj. Daj. Miejsce 9, waga 66,760. Mateusz Marcinek. Chodź kurczę, byczko, chodź. Jest kopertowy team. Gratulacje. Czekaj, miałem jakiś portfel na coś czy coś. Potelix. Na Grzymalin jak znalazł, nie? Na Grzymalin jak znalazł potelix. A tu powiem. Miejsce 8, waga 46,48. Paweł Pawelec. Zapraszam, Pawelec. Gratulacje, Pawelec. Tu podelik dla ciebie też, też kartonik. Połóż. Bo nie, tak? Będziesz. Masz jeszcze poprawić. Tak, poprawić wszystkie te poprawki. Dokładnie. Z tyłu też. Gratulacje. No i kolejne miejsce. Miejsce 7. Waga 35,475. 3 punkty oczywiście. Tomasz Rubacha, który mi odbierze. Na worę ta ziemniaki! Wow. Nie, do wykazania butów jego wieku. Brawo! Nocnik jest. Bo balkonik mogliście kupić. Bo ma. Nogi wyciągnie, to ma balkonik. Ja by się przyzwyczają. Waga! 47,25. Adrian Mrozek. Zapraszam, Adrianie. Super.
Zapraw. Panie rektorze. Zaprawuj się, nie da się bawić. Mamy? Mamy. Kartonik sobie tam. Masz kartonik. No to wchodzimy na miejsce piąte. Waga 53,925. Łukasz Skrzypczak, zapraszam cię. Brawo! Brawo! I tyle podpiewa, że się tam jeszcze też dopytowali, ale jeszcze troszkę brakło. Do zdjęcia, tutaj, tutaj. Układ jezdny masz, proszę bardzo. Dziękuję. I miejsce czwarte! No jak się to mówi, najbardziej pechowe. Waga 69,440. Artur Kocur, Arturek, zapraszam. Zadę! Gratulacje. Najlepsze. Tamten ból. Mamy? Gratulacje. I teraz. Najlepsza trójca święta. Gratulacje. Tu chodź to daj, zaraz wyjdziesz. Tu i tu jest voucherek, który później u mnie realizujesz. Znaczy po zakończeniu, tu zastaniemy, ale po te zdjęcia. W sklepie wiesz, wędki dostaniesz. Zaraz pojedziemy na podium, drugą trójkę. Nie uciekaj. Co z tego? Kurde. No tak z pucharem pierwszym. No. Przy mi łuskasz? Gratulacje. Brawo jeszcze raz. Trzecie miejsce. Kampanii, że się zły oczywiście. Miejsce drugie. Waga. 61,795. Mariusz Czapski! Brawo, Mariusz! Brawo, brawo! Mariusz, gratulacje! Tu jest voucherek dla ciebie, do odbioru za chwilę u mnie. A, już dostałeś to. To do zdjęcia. 700 zł to jest? Czy to? Słońce radzi. A to do oddania ma. Musisz dopłacić. Gratulacje, Mariusz. Zdjęcie. Jeszcze raz. No i miejsce pierwsze, no co mogę powiedzieć, każdy już wie, zwycięzca ubiegłorocznej edycji 72,925, Fabian Telenga! Brawo! A tu jest, najważniejsze, tu jest niespodzianka, druga najważniejsza. 14 zł? No, tak, do oddania. Będzie ona do piwa. Mamy to? Colder the touch, dead in the eyes. No more signs of life, no more I put your love under the knife. Leave me to die, here all alone. No signs of life, no more, no. But crying dove may never fly.